TV Niebiescy, telewizja kibiców ruchu Chorzów. No, z tego co wiem, to było zainteresowanie ze strony ruchu po obecnym sezonie. Przyjeżdżali na mecze i podglądali nasze poczynanie. Dostałem informację od menadżera, że jest takie zainteresowanie, czy nie chciałbym spróbować. Długo nie myślałem, od razu się zdecydowałem, przyjechałem na badania, wszystko już było praktycznie dograne. Staram się jak najciężej trenować na treningach, pokazać się trenerowi i w tych sparingach, które zostały, też pokazać się z jak najlepszej strony i myślę, że to zadecyduje, bo w rozmowie z trenerem trener podkreślił, że grał będzie ten, kto jest w najlepszej dyspozycji. No, w Legii rozegrałem 4 mecze w lidze, złożyło się, że akurat w tym sezonie było Mistrzostwo Polski, więc cieszyłem się z tego, ale mnie to nie zadowalało, te 4 mecze, i wydaje mi się, że chciałbym grać regularnie na poziomie ekstraklasy i pokazywać się z jak najlepszej strony tutaj, a nie w pierwszej lidze. Wydaje mi się, że to jest i optymalne dla mnie i dla klubu. No, ja będę miał 2 lata, żeby tutaj grać, pokazać się z dobrej strony i klub też zweryfikuje mnie, oceni mnie w przeciągu tych 2 lat i wtedy będzie decyzja, czy będą chcieli ze mną jeszcze współpracować, czy nie. Piłka nożna to była dyscyplina, która mnie najbardziej interesowała i tu chciałem zaistnieć.